Cześć. Dzisiaj będziemy przechodzić trzy turnieje Mario Kart. Na pierwszym miejscu, na największym poziomie, jak najszybciej się da. Więc możemy zacząć. Najpierw wam pokażę, jakie będziemy przechodzić turnieje. I wtedy zobaczymy. Więc będziemy grali Grand Prix na 150, czyli na najszybszych. Około 2 dni przed nagrywaniem tego, co teraz nagrywam, rozmyślałem, jakie wybrać postacie. Z tego powodu, ponieważ każda z postaci ma własną wagę i własne szybkości, własne itemy, które można używać jako special. Do mojej konkluzji doszło, że lepiej użyć Diddy Kong i Koopa Troopa. Ale nie powiem wam czemu, oprócz tego, że są dosyć mali, przez co ich speed jest troszkę większy niż większości innych przeciwników i mają lepszą skrętność. Więc wybieram Koopa Troopa i Diddy Kong do naszego challenge'u. Pierwszym turniejem będzie Mushroom Cup. Jest jednym z łatwiejszych według różnych speedrunnerów. Moim zdaniem też. Jak widzicie, już próbowałem kiedyś podejść do tego turnieju, jednak dostałem tylko drugie miejsce. Więc naszym celem dzisiaj jest przejęcie wszystkich miejsc na numer 1. Nie numer 2, ani nie numer 3, tylko numer 1. Parę razy próbowałem przed tym nagraniem jeszcze poćwiczyć. Wydaje się, że osiągnąłem dosyć dobre tempo i dobrą formę, więc może dzisiaj nam się uda przejść wszystkie 3 turnieje za pierwszym razem. Zaczynamy. Idziemy. Najważniejszym częścią Mario Kart jest to, żeby dobrze segregować swoje itemy i dobrze nim zarządzać. Musimy też pamiętać, że na każdym zakręcie, na każdym z tych obu zakrętów, ponieważ to jest jakby tor owalny, musimy jeździć po górnej części toru, ponieważ tam jest najlepsza fizyka driftu. Zielony szrum to jest jeden z lepszych itemów, ponieważ możemy strzelać do przodu. I to jest bardzo potrzebne, kiedy przeciwnik jest przed nami. Tak jak teraz. Blue Shell to jest jeden z lepszych itemów, ponieważ możemy strzelać do przeciwników do przodu, tak jak teraz. Z czego pierwsze miejsce będzie teraz spowolnione i mamy około 30 sekund, żeby go dogonić. Jednak nam się nie uda znaleźć pierwszego miejsca, są jeszcze 3 wyścigi. Ważne jest to, żeby być chociaż w top 3. Ale to też nie będzie koniec świata. Piąte miejsce nie jest najlepszą część, nie jest jakby najlepszym miejscem w tym turnieju. Ale możemy powiedzieć, że to był taki jakby rozchodniaczek. Jakby po prostu to była rozgrzewka, więc spróbujemy jeszcze raz od nowa. Chciałem wam po prostu pokazać, jak wygląda gra, żebyście wiedzieli, jak gra będzie wyglądała, jak będziemy grali na serio, więc teraz zaczynamy już na serio. Thank you.
będziemy. I tak jak mówię, musimy pamiętać, żeby iść górną częścią toru, ponieważ to są boosty i jest najlepsza prędkość, jeśli chodzi o drift. Więc jeśli tu dobrze wykonamy te zakręty, to mamy dobrą szansę na dobrą przewagę czasową. I jak najpierw musimy dogonić numer 1, którym jest Mario. Zostawię sobie bruszę na później, ponieważ zawsze może się przydać na potem, tak jak na przykład teraz. Mamy teraz, wrzuciłem teraz właśnie duży banan. Jest to jeden z lepszych itemów w grze, ponieważ możemy rzucać do tyłu. Dobrze, pokonaliśmy teraz banany. Na szczęście nie wjechaliśmy, więc mamy dobrą szansę na drugie miejsce. To jest special, czyli duży banan. Rzuciliśmy właśnie duży banan do tyłu, więc przeciwnicy przed nami mają, za nami mają problem, a my mamy jeszcze szansę nawet zająć pierwsze miejsce. Oj. Trzecie miejsce nieźle. Mamy jeszcze trzy wyścigi. Ważne, żeby w następnych trzech wyścigach zająć pierwsze miejsce i wtedy zajmiemy pierwsze miejsce w całym turnieju. Jak widzicie, Mario jest na pierwszym miejscu, ale to nie można się dziwić, ponieważ gra się za Mario Kart. No i jak wszyscy wiemy, speedrunnerowie wykryli, że Mario Kart ma najlepszą jakby prędkość, ponieważ się nazywa Mario. Więc naszym przeciwnikiem będzie na pewno Mario w tych wyścigach. Teraz gramy na Peach Beach. Tor jest dosyć prosty. Jak trzeba uważać, zaraz wam pokażę, na co trzeba uważać. Musimy uważać tutaj na przeciwników, którzy będą nas próbowali pokonać. Jednak jeśli ich ominiemy, to mamy dobrą szansę na wygranie. O, mamy znowu duży banan. Nie, to jest ten mniejszy banan, ale też jest ok. Dużo z was się mnie pyta często, czemu zawsze jak jeżdżę w Mario Kart, Diddy Kong nie prowadzi samochodu, tylko zawsze zmienia na kupę trupę. Moja odpowiedź jest taka, widzieliście kiedyś małpę, która prowadzi samochód? Ja też nie. Znowu mamy duży banan, zostawimy go na chwilę, może nam się uda ich wyprzedzić i wtedy rzucimy im duży banan. Oni rzucili też banan, więc my też rzucimy. Mamy dobrą przewagę nad trzecim miejscem, gdzie właśnie na trzecim miejscu jest Mario. Jeśli Mario zajmie trzecie miejsce, my zajmiemy drugie miejsce, wtedy będziemy w podobnej sytuacji punktowej przed trzecim wyścigiem. No, wpadli w banan. Drugie miejsce to jest dobrze. Mieliśmy wcześniej trzecie, teraz mamy drugie. Z czego jeszcze Mario zajął trzecie miejsce, to jest naprawdę dobra punktacja. Więc jak widzicie, wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie teraz. Naszym teraz wielkim przeciwnikiem będzie Mario i Luigi. Baby Park. Jeden z moich najlepszych torów, na których gram najlepiej, więc wydaje się, że damy radę zająć pierwsze miejsce. Jedziemy.
Najważniejsze w tym torze jest to, żeby utrzymać dobre akcje z zakrętów. Im ostrzej wejdziesz w zakręt, tym będziesz miał większą szansę na szybszy drift na wyjściu. A to jest bardzo ważne w tym Mario Karcie. Ponieważ Mario Kart ten jest jakby znany z tego, że ma najlepsze zakręty driftowe, jeśli chodzi o prędkość wyjściową, więc trzeba to wykorzystać. A też trzeba uważać na to, że jest tutaj bardzo dużo pułapek i może być ciężko. Wrzuciliśmy banan, na pewno to zaatakuje kogoś. Wrzuciliśmy banan. I właśnie ktoś wpadł w ten banan. Tym razem rzuciliśmy jeszcze większy banan, więc mamy jeszcze większą szansę. Teraz rzuciliśmy drugi banan i ominęliśmy czerwoną shell, która nas by zaatakowała. To była bardzo dobra zagrywka z mojej strony. I znowu. Bardzo dobrze się broniło. Mamy kolejny banan. Dlatego właśnie Diddy Kong zawsze jest z tyłu, ponieważ jego banany są dosyć OP w tym turnieju. I kolejny banan. I tak właśnie udało nam się zająć pierwsze miejsce w turnieju, przez co będziemy awansowali na pierwsze miejsce. To jest jeden z tych torów, na których ćwiczyłem bardzo długo, ponieważ wiem, że AI jakby na tym torze jest dosyć słabsze, więc postanowiłem to wykorzystać. Jak widzicie, przed ostatnim wyścigiem Wario i Luigi są 2 punkty przed nami. Czyli jeśli chcemy wygrać ten turniej, będziemy musieli zająć pierwsze miejsce. Ale jeszcze zobaczmy powtórkę. Chcę wam pokazać jedną rzecz, która jakby nie każdy zauważy, ponieważ speedrunowcy dopiero to odkryli parę tygodni temu. Ale na drugim okrążeniu, czyli na tym, na ostatnim zakręcie, pokażę wam sztuczkę. Widzicie, wjechałem w zakręt pod innym kątem trochę, który został optymalnie wyznaczony do tego, żeby wjeżdżać w niego pod takim kątem, ponieważ w tym momencie koła samochodu się lekko kurczyły, mamy 3% szansy na 2 przyspieszenia, jeśli chodzi o jednostki przyspieszenia w Mario. Więc właśnie na tym drugim okrążeniu zrobiłem mały trik, który został niedawno odkryty. I przez to zyskałem te dwie jednostki prędkości, żeby wyprzedzić Wario na tym zakręcie. I dzięki temu później byliśmy ciągle pierwsi i rzucaliśmy banany. Więc teraz to jest ostatni wyścig i powiem wam, że jest najtrudniejszy. A jeśli zajmiemy pierwsze miejsce, to jesteśmy pewni, że mamy to. Jedziemy. Bardzo niedobrze teraz. Ale spokojnie, jak dostaniemy dobre itemy, a RNG jest dosyć dobry, jeśli chodzi o 6 miejsce. Jak jesteśmy na 6 miejscu, dostajemy najlepszy item w grze. Jednak Wario nam trochę ucieka, spojrzymy na mapę. Musimy się trochę pośpieszyć. Użyliśmy special, czyli bardzo dużo mu zieloną kulkę. Zostaje na 2 okrążenia. Dostaliśmy gwiazdkę. Jest to jeden z najlepszych itemów, ponieważ pozwala nam jechać szybko i nie musimy patrzeć na różne itemy, które mogą nam przeszkodzić. Jednak nadal jesteśmy na 5 miejscu. Ale jak teraz zauważyliśmy, przed nami rzucił Bruce, który spowolnił właśnie Luigi i Mario. Jednak nadal mamy tylko jedno krążenie, żeby ich pokonać. A itemy nam trochę dobre nie wyszły.
nie jest dobrze, wam powiem. Nie jest dobrze. Może nie udało nam się zająć pierwszego miejsca, ale ważne, że jesteśmy na podium. Możemy zmienić challenge na zdobyłem wszystko, wszędzie pierwsze miejsce oprócz pierwszego turnieju i damy radę. No ja chciałem zobaczyć coś jeszcze na powtórce, aż wydaje się, że mieliśmy trochę pecha na RNG. Widzicie, wystartowaliśmy dosyć słabo, a to z tego powodu, że kupa trupa na piaskowych torach ma 3% szansy na to, że będzie gorzej startował. I niestety ta RNG nam... Przez to RNG niestety nie daliśmy rady przejść dalej, jeśli chodzi o pozycję na starcie, ponieważ właśnie RNG go spowolniło. Gdyby nie ta RNG, to wydaje się, żebyśmy tam prowadzili z przodu ciągle. Ale hej, jak to mówią w speedrunie, RNG nie jest zawsze po twojej stronie, ale trzeba grać dalej. Daliśmy drugie miejsce. Czas 7.05. No najlepszy czas to było 4 minuty 20 sekund. Ale to bym już tylko raz. Nagrałem w Wigilię rano.